Pyk. Jak mu dobrze z brodą, to po co ma golić? No nie wiem za bardzo. Może żeby spełnić jakieś mokre marzenie jakiegoś nastolatka. Kto wie? Kto wie? Styka tego. No głowę mogę zgolić, no. Z tym nie ma problemu. Jaka drużyna ci się najbardziej podobała? Jest to Nature Control, tak myślę. Jest całkiem spoko. Harakiri. Bunga Bunga. Kiku Kiku. Makaron, makaron, makaron Benz. No dobrze, i rozpoczynamy kolejny bardzo interesujący pojedynek. Tym razem gramy na czterech obrońców. Z komputerem oczywiście. Na czterech obrońców. Muszę wiedzieć więcej. Dobra, dawaj tego Gul'dana. Samurotu to chyba raczej długo nie pożyje, jak są obrońcy, no ale trudno się mówi. A, akurat wyskoczył niebieski. Dobra. Ty wchodzisz tu, ty wchodzisz tu, ty wchodzisz tu, boom. Execute! All them. Boom. I boom. I pięknie. Perfekto. Gul'dan machnął promieniem i aż przedstawicielka przeciwnika się ciągnęła. Czy ogarniam Google Trends? Ogarniam. O nie, co to takie wolne? Niedobrze. Tutaj jest szybki strzał w ułamku sekund. A tu jest szybki zgon, również w ułamku sekund. Czy ja chcę takiego? No raczej nie chcę. Czy ja chcę garrosza? Czy ja chcę może... krwawe kopeto? Niech będzie kopeto krwawe. Dobra. Tu byłoby wystarczająco, żeby zabić. Bom. Ta drużyna ma premię do szybkości w tej turze. Ale to mi się pokopało, ja myślałem, że to zwalnia. W sumie trochę bez sensu wycelowałem działem Gul'danowym. Ten Gul'dan taki trochę useless. Wpisuję tam frazę i mi jakieś głupoty pokazuje. Okej. Tak mam to zrobić. Tak. Zaatakuj wroga. Jak on zaatakuje wroga, to on umrze. To ja wolę, żeby nie robił nic. Auci. Auci, auci. Ogniste stąpnięcie, szarża. Dobra. Możemy zrobić tak. Ile? Tu obszarówy nie ma żadnej, nie? Robimy tak. No właśnie. Trochę Liptunik. Trochę Liptuniku.
Dobra, to i tak umrzeć powinno. Powinno, ale nie umarło. Trochę nie do końca jest tak, jakbym chciał, żeby było. Ale koniec końców może być. Brachu, ale to nie jest stream z nauki Google Trends, nie? Wybierz wroga w tej, którzy otrzymują krytyczne obrażenia od postaci wszystkich ról. To całkiem nie głupie. Myślę. Czy skończyłeś już content PvE na normalu? Nie. Został mi jeszcze chyba czwarty cały kraina, no i heroiki. Och, tak to życie płynie w tej naszej krainie. Będzie dzisiaj coś poza najemnikami? No myślę, że raczej nie. Kordy stworzyli tak zaawansowany system dobierania przeciwników, że aż nie dobiera przeciwników. To się nazywa specjalista. No i z czego my to otwieramy? Z diabla? Diabla Pabla. Nie mam czasu. Nawet śmierć nie uratuje cię. No siądziemy w tego murloka. Czyli nie można poruszać innych tematów na twoim streamie niż gra. Oczywiście, że można poruszyć każdy temat, ale to, że można poruszyć każdy temat, nie oznacza, że z czymkolwiek masz problem, to przychodzi, a ja cię tego uczę w trakcie grania w Hearthstone'a. No chyba se żartujesz, koleżko. Gotowe. Jak się trybik podoba? Czy tempo we szczerości? Chwilę. Wybierz wroga. Że to i tak jest tak wolne, że to i tak guzik mi daje. Tu jest problemik. Skarosz piekłorycz. Kurde, po co mi ten diablo w tym kąpie? Jaki to trzeba być inteligentnym, żeby kurde rozkminić takie rzeczy. A ja nie jestem. Ale zabiłem Galosza. Przybywasz za późno. Nie jesteśmy kolegami, ziomuś. Dobrze, no w takim razie największy wrogu. Gotowe.
Weź, chłopie, leć się, bo... Kurwa. Skończyłeś PvE, czy jeszcze heroiki będziesz... Nie no, nie skończyłem nawet normala. Wjeżdżamy w Velena. Velena. No dobra, jednak nie wjeżdżamy. Au! Wow. Takie masło maślane, nie jesteśmy kolegami, ziomuś. No nie wiem, to serg jakiś, kurwa. Dosłownie, niestety nie w przenośni. Idzie coś na PvP ugrać bez wydania pitosu na Blizzarda? Tak. Aktualnie można ugrać wszystko, co się chce. No Diabolo to chyba raczej tu niewiele zrobi. Robimy tak. To niewiele mi da, ale niech będzie. Słucham i jestem wysłuchany. Dobra, niech będzie w ten sposób. Podasz jakąś stronkę do team buildingu? Żadnej nie znam. Chciałem polecieć South Parkiem, ale chłop nielotny w umyśle. Z debilami nie gadam. Jeżeli nieznajomość nawiązania jest jednoznaczna z nielotnością, to pok. Mam trochę dość zakompleksionych dzieci, które muszą pisać do mnie swoje bzdury, więc wolę takich ludzi po prostu szybko zbanować i się pozbyć problemu. Bo... To już nie ten Mateusz 2017, który musiał kłócić się z każdym. Teraz jest tylko ban, pyk, nara, święty spokój. To jest lekcja. To jest, proszę państwa, lekcja, którą wyciągnąłem z mojej 8-letniej kariery. Zamiast kłócić się i próbować komuś dowodzić, że jest w błędzie, zbanuj, pozbądź się problemu i masz święty spokój. Chciałbym powiedzieć, że żartuję, ale mówię całkowicie serio. Ostatnio oglądałem... Nie chcę mówić co, ale powiem, że oglądałem coś, w którym... Znaczy, oglądałem, powiedzmy, że film, w którym youtuberzy, którzy mają x lat, którzy są x lat na scenie, w scenie, wypowiadali się właśnie o takich rzeczach. No i podawali argumenty, które faktycznie mówią za tym, żeby nie banować, żeby dyskutować, odpisywać i tak dalej. Ale tak czytam na nich i mówię, ach, wy jeszcze nie wiecie najlepszej metody. Zbanuj i spokój. Fakt faktem, no, kończy się to 40 banami w tygodniu, ale spokój jest bezcenny. Dobra, nie słuchajcie, upierdolą rzeczy. Tylko oglądałeś już Squid Game? 2 odcinki albo jeden. Pamiętam, jakieś łatwo było ci striggerować i wciągnąć w dyskusję. A nie, chce mi się już. Teraz już się wkurwiesz tylko na Headstone'a. No wczoraj strasznie byłem zirytowany. Kiurążel odnowił subskrypcję, banik z rana jak śmietana, uśmiechnięta buźka. No dokładnie. Dziękuję bardzo serdecznie za subeczka. No co, no ta taka prawda, nie? Wiecie, znaczy, taką dam wam radę, znaczy radę. Powiem wam tak, 95% tych wszystkich dyskusji i tak kończy się tym, że ziomek dalej jest przekonany, że on jest najbardziej inteligentną i najbardziej świetną osobą na świecie i na pewno ma rację. I tak nic nie zmienicie, tracąc jedynie co to stracicie czas, więc nie ma sensu. Najważniejsze, żeby się powodziło. A, powodzi się. Jestem tak zadowolony, kurde. Powiem wam, że... No...
Streamek może upada, ale zarobki trzymają poziom odpowiedni. Październik, nie powiem, żeby był rekordowy, ale nic się wielkiego w sumie nie wydarzyło w tym październiku, a już tam swoje wpłynęło, więc... Ale to też nie jest tak, że nie gadę z każdym, wielokrotnie prowadziłeś dyskusję. Nie no, jak ktoś pisze coś, co jest sensowne, tylko się z tym nie zgadzam, znaczy... Jak ktoś pisze coś normalnego, tylko że się z tym nie zgadzam, to prowadzę dyskusję, nie? Jak ktoś mnie od nielotnych wyzywa, bo kurwa nie zrozumiałem jego dennego żartu z jakiejś kreskówki, no to pozdro 600 strzała, nie? Też nie ma co przesadzać obydwie w żadną stronę. Dobra, Garrosh chyba mi tu najbardziej pasuje. Zastanawiam się, jak bardzo będą rozwijać tych najemników. Dla mnie 5 razy lepsze od ustawki, czy będą wymieniać najemników, czy dodawać. Nie wiem, ja raczej gram, nie zastanawiam się. Ja raczej gram i się nad tym nie zastanawiam. Zobaczymy, jak to mówi stare opolskie przysłowie. Jak to mówi stare opolskie przysłowie. Jak czegoś nie wiesz, to jedyne, co ci jest dane, to poczekać i zobaczyć. Czy jakoś tak to szło. Więc po prostu czekam. Aż się zesrałem. Za przeproszeniem oczywiście. Kurde, zagrywanie na dwóch niebieskich ziomków czerwonego faktycznie nie jest najlepszym pomysłem. Zadaj wszystkim wrogom w następnej turze mają karę do szybkości. Dajesz mordo, klep kurwa w ziemię. Leave my Tauren alone. Motherfucker. Pożyjemy, zobaczymy. Chwała, nie. Nie, chwilę, kurwa, nie pamiętam jak to było. Były takie, gdzieś jakąś taką jedną dziarę. Gdzieś taką... Zaatakuj wroga, dobra, może tak zrobimy. Taką dziarę widziałem z takim podpisem, tylko jak to było... Jak to szło? Chwała poległym? Nie, bo to byłoby normalne. Nie chwała poległym, tylko... Zdrowie poległym? Albo coś w tym stylu. Jakieś takie gówno totalne. Uria, buria. Co ty tu masz, mordo? Walnij tą obszarową może. To trochę bez sensu jest. Odpintor się od Xrelli, gościu. Jestem musztardą z ketchupem. A niech będzie tutaj może. Dobra, carrier out. Mówiłem. Czy połączenie Xrelli i Samuro nie jest za bardzo OP? Nie wiem. Nie umiem tego ocenić.
To było diaboliczne. Dawaj expa, kurde bele.